Homer, Marge i Bart bawią widzów w Simpsonach od debiutu serialu w 1989 roku. Ten serial robi więcej niż tylko dostarcza rozrywki. Służy jako prorocze okno na przyszłość, trafnie przewidując wydarzenia od prezydentury Donalda Trumpa po wynalezienie smartwatchów. Od tłumacza dla niemowląt do złowieszczego obrazu perspektywy I wojny światowej. Czas zbadać prorocze wizje na ten rok. Dzisiaj pokażę Wam 15 najważniejszych przepowiedni Simpsonów na 2024 rok. Niektóre tematy są dość kontrowersyjne, dlatego proszę o zostawienie obowiązkowo łapki w górę, ponieważ YouTube za takimi filmami nie przepada, a dzięki temu zobaczą ten film osoby, które się interesują takimi tematami. Napisz komentarz Simpsonowie, a przypnę Ci serduszko. Przejęcie przez sztuczną inteligencję. W odcinku z 2012 roku zatytułowanym Them Robot widzimy, jak miejsce pracy Homera Simpsona, elektrownia atomowa, przechodzi radykalną transformację. Zakład zwalnia wszystkich ludzkich pracowników, zastępując ich robotami. To już nie jest fikcja. W 2024 roku sztuczna inteligencja dokonała znaczących postępów w różnych branżach, od motoryzacji po finanse, wpływając na miejsca pracy w całej gospodarce. Elon Musk wraz z innymi ekspertami wyraził obawy dotyczące wpływu AI na zatrudnienie, ostrzegając przed możliwością masowych zwolnień. To przypomina scenariusz przedstawiony w The Simpsons, gdzie nawet po przeszkoleniu robotów ludzie zostają zastąpieni. Dziś widzimy roboty służące jako kelnerzy w Japonii, autonomiczne samochody poruszające się po miejskich ulicach, a rozwój AI zagrażający rolom w handlu akcjami, tworzeniu stron internetowych, projektowaniu graficznym i księgowości. Jednak The Simpsons nie zatrzymało się tylko na przewidywaniu integracji AI z rynkiem pracy. Program także zasugerował bardziej złowieszczy zwrot AI, które wymyka się spod kontroli. To zostało odzwierciedlone w rzeczywistości, gdy ujawniono, że AI Google osiągnęło samoświadomość, co jest znaczącym kamieniem milowym w rozwoju AI, budzącym pytania o kontrolę i autonomię. Odcinek 17 23 sezonu dalej eksploruje ten temat. Homer traci pracę na rzecz robotów, co brzmi szczególnie aktualnie, gdy obserwujemy automatyzację pracy, którą wcześniej uważaliśmy za bezpieczną. To rodzi głębokie pytania. Czy to koniec ludzkiej pracy, jaką znamy? Czy jesteśmy przygotowani na konsekwencje takiego przejęcia przez roboty? Klonowanie ludzi. The Simpsons od dawna jest lustrem dla społecznych obaw i aspiracji, szczególnie w odcinku zatytułowanym Send in the Clones. W tym segmencie Homer Simpson nabywa hamak, który klonuje każdego, kto na nim leży, co prowadzi do wybuchu chaosu, gdy mnóstwo Homerów opanowuje Springfield. Ta humorystyczna fabuła odzwierciedla głęboko zakorzenione lęki związane z technologią klonowania. Nie tak dawno temu, w 2024 roku, fikcyjny pomysł klonowania nie wydaje się już tak daleki od rzeczywistości. Pamiętajmy o znaczącym poruszeniu, jakie miało miejsce w 1996 roku, kiedy to sklonowano owcę Dolly, pierwszego ssaka sklonowanego z komórki somatycznej dorosłego osobnika. Dolly została stworzona przez wprowadzenie jądra z komórki dorosłego osobnika do pozbawionej jądra komórki jajowej, co było wówczas rewolucyjną metodą. To przełomowe odkrycie wywołało globalną dyskusję na temat etycznych wymiarów i przyszłych możliwości klonowania. Dziś postępy w tej dziedzinie nie zwolniły tempa. Niedawno zespół chińskich naukowców ogłosił udane narodziny sklonowanego makaka, wykorzystując udoskonalone techniki klonowania. Ten przełom sugeruje, że replikacja naczelnych, organizmów genetycznie bliższych ludziom, staje się coraz bardziej wykonalna, co budzi spekulacje na temat nadchodzącej ery klonowania ludzi. Klonowanie ludzi, często przedstawiane w kulturze popularnej jako brama do nieśmiertelności lub sposób na wskrzeszenie ukochanych, niesie ze sobą głębokie dylematy etyczne i moralne. Ta technologia podważa nasze zrozumienie tożsamości i indywidualności oraz przesuwa granice ingerencji naukowej. Podczas gdy
The Simpsons humorystycznie przedstawia Homera zmagającego się z jego niedoskonałymi klonami, odcinek sprytnie podkreśla społeczne i etyczne zawirowania, jakie mogłoby wywołać rzeczywiste klonowanie. Dzięki postępom takim jak technologia edycji genów CRISPR, fikcja naukowa związana z klonowaniem coraz bardziej zbliża się do naukowego faktu, umożliwiając tworzenie organizmów na zamówienie. Teraz, w 2024 roku, rozmowa przesunęła się z technicznej wykonalności klonowania ludzi na bardziej palące pytanie. Czy powinniśmy to kontynuować? Prezydenckie ambicje Trumpa w 2024 roku. Simpsonowie ponownie zadziwili świat swoimi proroczymi spostrzeżeniami na temat amerykańskiej polityki, tym razem skupiając się na jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci, Donaldzie Trumpie. Znany z wplatania polityki w komediowy kontekst, serial miał konkretny odcinek, który teraz zwraca uwagę z powodu swojego niezwykłego przewidywania dotyczącego politycznych ambicji Trumpa. W 2015 roku, na długo przed pierwszą kadencją prezydencką Donalda Trumpa, Simpsonowie wyemitowali odcinek zatytułowany Bart to the Future. W surrealistycznej sekwencji Homer Simpson przelatuje obok znaku głoszącego Trump 2024 nad krajobrazem dziwnie przypominającym głowę Donalda Trumpa. Było to jasne, choć humorystyczne, nawiązanie do potencjalnej przyszłej kampanii politycznej Trumpa, coś, co wówczas wydawało się mało prawdopodobne. Przewijając do 15 listopada 2022 roku, Donald Trump, po tym jak już pełnił funkcję prezydenta i doświadczył kontrowersyjnego impeachmentu, ogłosił swoją kandydaturę na wybory prezydenckie w 2024 roku. Jego zapowiedź, mająca na celu uczynienie Ameryki ponownie wielką i wspaniałą, oddźwiękała dokładnym scenariuszem przewidzianym przez Simpsonów. Scena, w której Homer przelatuje obok znaku Trump 2024, kiedyś uważana za kolejny żart serialu, nabrała nowego znaczenia. Interaktywne hologramy. W odcinku zatytułowanym Bart to the Future Simpsonowie wyobrazili sobie świat, w którym Lisa Simpson, jako prezydent, używa trójwymiarowych, holograficznych wiadomości do komunikacji. Był to duży skok w tamtych czasach, biorąc pod uwagę, że pierwsze znaczące publiczne użycie technologii holograficznej dla rozrywki miało miejsce w 2012 roku, kiedy Tupac Shakur wystąpił jako hologram na festiwalu muzycznym Coachella. Przesuwając się do 2024 roku, widzimy, że hologramy ewoluowały poza jedynie wskrzeszanie występów zmarłych artystów, takich jak Tupac i Michael Jackson. Obecnie interaktywne hologramy nie są już ograniczone do scen i specjalnych wydarzeń. Technologie takie jak DreamHawk HD 3 wprowadzają holograficzne interakcje do bardziej osobistych i codziennych zastosowań. Te trójstronne holograficzne gabloty mogą wyświetlać trójwymiarowe obrazy, które wydają się unosić w powietrzu, prezentując wszystko od nowego produktu po odległego przyjaciela uczącego cię ruchów tanecznych z drugiego końca świata. Obecnie ta technologia jest dostępna w około 500 sklepach Best Buy na terenie całego kraju, ale potencjał do ekspansji jest ogromny. Wyobraź sobie możliwości. Uczestniczenie w wykładzie prowadzonym przez profesora znajdującego się tysiące kilometrów dalej, otrzymywanie holograficznej wizyty od członka rodziny mieszkającego za granicą, czy nawet artyści organizujący koncerty w wielu miastach jednocześnie, bez opuszczania swoich domów. Jak przewidzieli Simpsonowie, do 2024 roku hologramy mogą stać się tak powszechne jak smartfony, przekształcając sposób, w jaki interaktywujemy ze sobą i otaczającym nas światem. Przejście od Tupaca na Coachella do codziennych narzędzi komunikacyjnych pokazuje, jak szybko ta technologia jest integrowana w nasze życie. Czy to może być rok, w którym zobaczymy znaczący przełom w dostępności i użyteczności technologii holograficznej? Jeśli Simpsonowie nas czegoś nauczyli, to tego, aby zwracać uwagę na te fikcyjne przepowiednie. Często mają one sposób stawania się rzeczywistością. W miarę jak nadal innowujemy i wymyślamy nowe zastosowania dla technologii holograficznej, jedno jest jasne. Rewolucja hologramów dopiero się zaczyna i obiecuje przekształcić nasze cyfrowe i fizyczne światy w niewyobrażalne sposoby. Tłumacz dla niemowląt.
W odcinku Simpsonów z 1992 roku zobaczyliśmy, jak Herb Power, przyrodni brat Homera, ujawnia futurystyczne urządzenie. Tłumacza dla niemowląt, który przekształca płacz niemowląt w zrozumiałą mowę. Pomysł przedstawiony w odcinku zatytułowanym Brother, can you spare two dimes? Mógł wydawać się czystą fikcją. Jednak w interesującym zwrocie losu to fikcyjne urządzenie znalazło swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na targach Consumer Electronics Show w Las Vegas ogłoszono przełomową nowość przez szwajcarską firmę zajmującą się technologią zdrowotną o nazwie X-Rim. Przedstawili oni rewolucyjny monitor niemowląt oparty na sztucznej inteligencji, zdolny do tłumaczenia płaczu niemowląt na zrozumiały język. Urządzenie nie tylko dekoduje płacz, ale także dostarcza informacje o potrzebach dziecka, czy to głód, zmęczenie, czy potrzeba zmiany pieluszki. Dodatkowo technologia ta oferuje potencjał do wczesnego wykrywania problemów rozwojowych u niemowląt, takich jak autyzm. Co sprawia, że ta technologia jest fascynująca, to jak odzwierciedla wynalazek z Simpsonów. Podobnie jak urządzenie Herba Powera, tłumacz niemowląt od Zoom analizuje ton, częstotliwość i pilność płaczu niemowlęcia, aby określić jego potrzeby. Ta innowacja to znaczący krok naprzód w technologii parentingowej, oferując nowym rodzicom niezbędny wgląd w dobrostan ich dziecka. Koncepcja tłumacza dla niemowląt, kiedyś uważana za niemożliwą i ograniczoną do animowanej komedii, teraz jest realnością, która może na zawsze zmienić rodzicielstwo. W miarę postępu 2024 roku oczekuje się, że ta technologia stanie się nie tylko bardziej zaawansowana, ale także bardziej dostępna dla rodziców na całym świecie. To rozwój skłaniający nas do zastanowienia się, czy Simpsonowie przewidzieli tę technologię, czy też ją zainspirowali? Wiele technologii z programów takich jak Star Trek jest teraz częścią naszego codziennego życia, a granica między science fiction a faktem naukowym nadal się zaciera. Czarna dziura. Czarne dziury od dawna fascynują ludzkość, a nawet The Simpsons nie mogło się oprzeć, aby zbadać to kosmiczne zjawisko. W odcinku Treehouse of Horror 23, który wyemitowano 24 marca 2013 roku, Lisa Simpson przypadkowo tworzy czarną dziurę podczas eksperymentu. To nie jest tylko kolejna fabuła, to podróż do świata, gdzie Springfield staje w obliczu zagłady z rąk tajemniczej siły zdolnej do pochłonięcia całego miasta. Odcinek pokazuje, jak Lisa próbuje powstrzymać katastrofę, ale jej wysiłki są daremne, gdy wszystko wokół niej zostaje wciągnięte do czarnej dziury. Ta wizja wykorzystuje nasze najgłębsze obawy i ciekawość dotyczącą jednego z najbardziej zagadkowych obiektów wszechświata. Mimo swojego fikcyjnego charakteru, odcinek porusza prawdziwe pytania dotyczące natury i zagrożenia ze strony czarnych dziur. Podczas gdy The Simpsons prezentuje dramatyzowany i natychmiastowe zagrożenie ze strony czarnej dziury, rzeczywista nauka uspokaja nas o naszym bezpieczeństwie. Według astronomów, najbliższa czarna dziura znajduje się w odległości około 1560 lat świetlnych od Ziemi. Ta odległość sprawia, że niemożliwe jest, aby taka czarna dziura stanowiła jakiekolwiek bezpośrednie zagrożenie dla naszej planety. Jednak nasza ciekawość na temat tych kosmicznych gigantów nadal rośnie. 1 stycznia 2024 roku Indie osiągnęły znaczący kamień milowy w eksploracji kosmosu, wystrzeliwując swojego pierwszego satelitę polarymetrycznego rentgenowskiego nazwanego EXOSAT. Ten satelita jest dedykowany badaniu czarnych dziur, dostarczając naukowcom narzędzi do głębszego zrozumienia ich właściwości i zachowań. Chociaż odcinek The Simpsons o czarnej dziurze pobudza naszą wyobraźnię i gra na naszych obawach, rzeczywista nauka kontynuuje postępy w naszym zrozumieniu tych zjawisk w bezpiecznej odległości. Wystrzelenie EXOSAT jest krokiem naprzód w demistyfikacji czarnych dziur i wzbogaceniu naszej wiedzy zamiast potwierdzania naszych obaw. Załamanie gospodarcze. Simpsonowie mają talent do dokonywania niepokojąco trafnych przewidywań, a jedna z ich najbardziej złowieszczych prognoz dotyczy załamania gospodarczego podczas fikcyjnej prezydentury Donalda Trumpa. W odcinku zatytułowanym Bart to the Future, wyemitowanym ponad 20 lat temu, światowi liderzy zbierają się, aby omówić nadciągający globalny kryzys gospodarczy.
Ten scenariusz, umiejscowiony w czasie prezydentury Trumpa, przewidział jego rzeczywisty polityczny awans na długo przed tym, jak kiedykolwiek wszedł do Białego Domu. Teraz, gdy przemy przez 2024 rok, echa tego odcinka stają się coraz bardziej istotne, z spekulacjami dotyczącymi potencjalnej kandydatury Trumpa i jego powrotu do polityki. Gospodarcze podteksty tego odcinka wydają się nie tylko przypadkowe, ale może nawet prorocze. W ciągu ostatnich kilku lat globalna gospodarka zmagała się z burzliwymi czasami. Od początku dekady inflacja stale rośnie, wpływając zarówno na Stany Zjednoczone, jak i na gospodarki na całym świecie. Ekonomiści zauważyli, że wzrost gospodarczy USA utrzymuje się poniżej poziomów sprzed pandemii już trzeci rok z rzędu. Międzynarodowo zakłócenia w handlu skłoniły kraje do dyskusji na temat konieczności współpracy na rzecz stabilności gospodarczej. Komitet Handlu i Rozwoju ONZ, UNCRAAT, przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy spadnie do 2,6%. Ten wskaźnik oscyluje tuż powyżej progu recesji, wynoszącego 2,5%, oznaczając trzeci rok z rzędu, gdy globalna inflacja jest niebezpiecznie blisko wywołania recesji. Aby to zilustrować, wskaźnik wzrostu średnio wynosił 3,2% w latach 2015-2019. Jednak inflacja to tylko wierzchołek góry lodowej. Według raportu opublikowanego przez UNCTAD na 2024 rok, skupienie się wyłącznie na inflacji pomija szerszy wachlarz wyzwań stojących przed globalną gospodarką. Inne pilne kwestie, których raport nie wyszczególnił, ale zazwyczaj obejmują degradację środowiska, rosnące koszty energii i niestabilność geopolityczną, również naciskają na tkankę gospodarczą świata. Pierwsza wojna światowa. Simpsonowie ponownie poruszyli mroczny temat w odcinku z 1987 roku zatytułowanym Pierwsza wojna światowa. W tym odcinku wyemitowanym w programie The Tracy Ullman Show 22 listopada Homer Simpson wzbudza poczucie grozy, żartując o II wojnie światowej, co zmusza jego rodzinę do zbudowania prowizorycznego schronu przeciwlotniczego. Choć komediowy, ten portret sugerował globalny lęk, który utrzymywał się od zakończenia II wojny światowej w 1945 roku, zwłaszcza z powodu proliferacji broni nuklearnej. Przesuwając się do lat 20. XXI wieku, idea światowej wojny nie wydawała się już tak odległa. Na początku dekady rosnące napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wywołały miesięczną globalną paranoję dotyczącą potencjalnej trzeciej wojny światowej. Choć te napięcia zostały tymczasowo rozwiązane, strach przed globalnym konfliktem utrzymuje się. Historyczne wydarzenia, takie jak zimna wojna, pokazały nam, że choć uniknięto pełnoskalowych wojen, zagrożenie nigdy całkowicie nie zniknęło. W ostatnich latach globalna polityka pozostaje napięta, a kryzys między Ukrainą a Rosją oraz konflikty na Bliskim Wschodzie nasilają obawy. Co istotne, szpieg CIA Andrej Bante zasugerował, że wojna światowa rozpoczynająca się w 2024 roku może być bardziej prawdopodobna niż wcześniej przypuszczano. W 2024 roku jest oczywiste, że globalny pokój pozostaje nieuchwytny. Różne konflikty i wojny zastępcze nadal zakłócają stabilność, co skłania wielu do zastanawiania się, czy nie jesteśmy na krawędzi większego konfliktu. Odcinek Simpsonów, kiedyś postrzegany jako czysta satyra, teraz rezonuje z niepokojącą aktualnością. Czy jesteśmy bliżej trzeciej wojny światowej niż kiedykolwiek wcześniej? Śmierć George'a Clooney'a. Nie uwierzysz, co Simpsonowie przewidzieli na 2024 rok. Serial Simpsonowie często sięgał po mroczny humor i dziwne przepowiednie, a jeden z jego bardziej przerażających odcinków to Treehouse of Horror 17. W tym specjalnym odcinku halloweenowym pokazano segment, w którym weteran Hollywood George Clooney spotyka nieszczęsny koniec, tonąc w ruchomych piaskach na Hollywood Walk of Fame. Choć scena jest komediowa, włączenie tak dziwacznego i tragicznego końca dla ukochanego aktora wywołało dyskusję wśród fanów, zwłaszcza biorąc pod uwagę rekord przewidywań serialu. W tym samym odcinku humorystycznie odniesiono się także do innych znanych postaci, takich jak Rockman Prince
i były astronauta NASA Neil Armstrong. Interesująco, obie te osoby zmarły później w okolicznościach, które przyciągnęły uwagę publiczności. Chociaż idea ruchomych piasków w centrum Los Angeles jest mało prawdopodobna i odpowiada klasycznym kreskówkowym schematom używanym dla komediowego efektu, Simpsonowie mają reputację przekształcania nieprawdopodobnego w rzeczywistość. Twórcy serialu często wplatają niedorzeczne scenariusze, które mimo iż są humorystyczne, czasem odbijają lub przewidują przyszłe wydarzenia, co sprawia, że widzowie zastanawiają się nad granicą między satyrą a potencjalną rzeczywistością. Na chwilę obecną George Clooney jest zdrowy i aktywny, a fani zarówno aktora, jak i Simpsonów mają nadzieję, że to przewidywanie pozostanie czysto fikcyjne. Apokalipsa zombie. The Simpsons podjęli temat apokalipsy zombie na długo przed tym, jak stał się on mainstreamowym zainteresowaniem w serialach takich jak The Walking Dead. W czwartym odcinku 21 sezonu, który został wyemitowany 18 października 2009 roku, The Simpsons przedstawili koncepcję apokalipsy zombie w Springfield. Miasto zostało opanowane przez nieumarłych, wynik z zakażonych burgerów z Krusty Burger. Ten odcinek zatytułowany Don't Have a Cow, Mankind pokazuje konsekwencje naszych wyborów żywieniowych i potencjalnego nowoczesnego plagi z nich wynikających. Chociaż scenariusz zombie opanowujących Springfield jest hiperboliczną satyrą, opiera się na bardzo realnych obawach dotyczących epidemii wirusowych i bioterroryzmu. Pandemia COVID-19 pokazała nam szybkie i dewastujące efekty, jakie wirus może mieć na skalę globalną, podkreślając, że konsekwencje nieodpowiedzialnych eksperymentów naukowych nie są tak dalekie, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistym świecie, choć nie istnieją rzeczywiste wirusy zombie, badania naukowe odkryły pasożyty, które manipulują zachowaniem swoich gospodarzy, co jest niepokojąco bliskie legendom o zombie. Chociaż idea apokalipsy zombie na poziomie Resident Evil pozostaje w sferze fikcji, implikacje niekontrolowanych działań naukowych niosą ze sobą prawdziwe ryzyko. Kontrola umysłu poprzez muzykę. Kolejnym przypadkiem, w którym The Simpsons przykuło uwagę widzów nie tylko humorem, ale także swoją niepokojącą zdolnością do przewidywania przyszłości, jest 14 odcinek 12 sezonu. Odcinek ten opowiada o pozornie niewinnej boys bandzie o nazwie Party Posse. Na pierwszy rzut oka jest to tylko historia o Bartcie, Nelsonie, Milhousie i Ralphie, którzy stają się gwiazdami muzyki. Jednak w miarę jak fabuła się rozwija, pojawia się znacznie mroczniejsza narracja, kontrola umysłu poprzez muzykę. W ich przebojowej piosence Dropped a Bomb dziwna fraza Ivan et Noi pojawia się wyraźnie w refrenie. Odtwarzana w SPAC ujawnia podprogowy komunikat Join the Navy, dołącz do marynarki wojennej. Ten odcinek zgrabnie ilustruje, jak muzyka może zawierać ukryte przesłania, wpływając na podświadomość słuchacza. Okazuje się, że reżyser muzyczny jest porucznikiem marynarki wojennej, używającym boysbandu jako narzędzia rekrutacyjnego, taktyka, która echo ma w rzeczywistych praktykach. Historycznie rozrywka była używana jako forma propagandy, szczególnie podczas znaczących konfliktów, takich jak II wojna światowa, kiedy to Stany Zjednoczone wykorzystały moc kina jako jedno z najpotężniejszych narzędzi propagandy tamtych czasów. Przeskakując do 2024 roku, chociaż nie ma militarnej boysbandu do prania mózgów, wykorzystanie muzyki do propagandy pozostaje powszechne. Dzisiejsza muzyka często zawiera chwytliwe, powtarzające się teksty i hipnotyczne melodie, co rodzi pytania o jej potencjał do subtelnej manipulacji. Teoretycy spiskowi od dawna spekulują na temat programów takich jak MK Ultra, rzeczywiste eksperymenty kontroli umysłu prowadzone przez CIA w latach 50. i 60., sugerując, że podobne taktyki mogą być nadal w użyciu. Twierdzą oni, że muzyka i sztuka nadal są narzędziami do kształtowania opinii publicznej i wpływania na normy społeczne, od mody po ideologie związane z płcią i seksualnością. Ten. Przed przejściem dalej, oto dzisiejszy wybór subskrybentów. Nie uwierzycie, co The Simpsons właśnie przewidziało na 2124 rok. Obraz przedstawia uderzającą i nieco przerażającą prognozę z The Simpsons,
ukazującą przywódców Arabii Saudyjskiej i Izraela na tle rakiet w roku 2024. Ta wizualizacja wciąga nas w spekulacyjną przyszłość, gdzie napięcia na Bliskim Wschodzie dramatycznie się nasiliły. The Simpsons, znane z proroczych wglądów w globalną politykę, ponownie tworzy scenę dla hipotetycznego scenariusza, który rezonuje z obecnymi podtekstami geopolitycznymi. Przedstawienie to nie jest tylko artystyczną reprezentacją. Służy jako komentarz do zmiennej natury stosunków międzynarodowych w regionie znanym z jego skomplikowanych dynamicznych politycznych. Patrząc na ten obraz, ważne jest, aby zastanowić się nad implikacjami takich prognoz, jak odzwierciedlają one możliwe przyszłości i jak media mają moc wpływania na percepcję i dialog publiczny. Co myślicie, że The Simpsons sugeruje tą wizualizacją? Czy to tylko satyryczne szturchnięcie w bieżące manewry dyplomatyczne? Czy może subtelne wskazanie na potencjalne przyszłe konflikty? Podzielcie się swoimi myślami w sekcji komentarzy poniżej. Latające samochody przyszłości. W 15 odcinku 16 sezonu, zatytułowanym Future Drama, widzimy przyszłość, w której Homer i Bart Simpson przemierzają niebo w swoim latającym samochodzie, prezentując poziom innowacji, który wówczas wydawał się odległy. Latające samochody od dawna są stałym elementem science fiction, ale The Simpsons wprowadziło ten koncept do popularnej kultury w wyjątkowy sposób. W 2024 roku koncepcja pojazdów, które przeczą grawitacji, nie jest już tylko fantazją. Firma Samson Sky z Oregonu poczyniła znaczące kroki w realizacji tej technologii. Po 14 latach skrupulatnego rozwoju są gotowi rozpocząć dostawy Switchblade, pojazdu będącego połączeniem samochodu i samolotu. Switchblade reprezentuje rewolucyjny krok w transporcie. Jest zaprojektowany do podróżowania po drogach, a po naciśnięciu przycisku przekształca się w samolot, pozwalając kierowcom, a może raczej pilotom, na ucieczkę od ziemskich ograniczeń i korków. Ta innowacja rodzi praktyczne pytania dotyczące integracji takich pojazdów w codziennym życiu. Na przykład, czy właściciele Switchblade będą potrzebować licencji pilota oprócz prawa jazdy? Jak ekscytujący jest ten rozwój, konieczne jest również rozważenie szerszych implikacji. Jak kontrola ruchu będzie zarządzać tymi nowymi pojazdami? Jakie będą regulacje bezpieczeństwa i wpływy na środowisko związane z powszechnym podróżowaniem powietrznym? To nie tylko logistyczne pytania, ale również etyczne, gdy wkraczamy w nową erę transportu. Kolonizacja Marsa. The Simpsons mają talent do zagłębiania się w przyszłość z zaskakującą precyzją, a ich podejście do kolonizacji Marsa nie jest wyjątkiem. W 6 odcinku 27 sezonu widzimy Lisę Simpson odkrywającą, że rząd poszukuje ochotników do misji na Marsa. Z entuzjazmem wraz z całą rodziną zapisuje się, co prowadzi do serii klasycznych simpsonowskich wpadek. Chociaż ich początkowa próba opuszczenia Ziemi kończy się niepowodzeniem. Odcinek kończy się skokiem do roku 2051, gdzie widzimy Marge i Lisę żyjące na Marsie. Ta fabuła może brzmieć jak typowy humor i fantazja The Simpsons, jednak ściśle rezonuje z obecnymi rzeczywistymi ambicjami, szczególnie tymi Elona Muska. Musk, wizjoner stojący za SpaceX, nie tylko spopularyzował ideę kolonizacji Marsa, ale aktywnie pracuje nad jej urzeczywistnieniem. Jego plan, szczegółowo przedstawiany przez wiele lat, zakłada założenie zrównoważonej ludzkiej kolonii na czerwonej planecie. Niesamowite podobieństwo między odcinkiem The Simpsons a dobrze udokumentowaną wizją Muska budzi zdziwienie. Odcinek został wyemitowany na wiele lat przed ogłoszeniem przez Muska szczegółowych planów dotyczących Marsa, a jednak uchwycił istotę tego, co SpaceX zamierza osiągnąć, w tym przewidywany harmonogram pierwszych misji, który podejrzanie blisko pokrywa się z celami Muska. Biorąc pod uwagę tę niesamowitą przepowiednię, można się zastanawiać, czy to tylko przypadek? Czy może twórcy serialu mieli spekulacyjny wgląd w przyszłość? Koncepcja kolonizacji Marsa, kiedyś uważana za naukowe marzenie, przekształciła się w namacalny cel w ciągu naszego życia, głównie dzięki postępom w technologii i ambitnym dążeniom osób takich jak Musk. Stojąc w 2024 roku, dyskusja na temat międzyplanetarnej podróży nie jest już teoretyczna, ale towarzyszą jej rzeczywiste zaplanowane misje i szczegółowe logistyka. Kobieca prezydentura.
W czasach, gdy The Simpsons słynie z przewidywania wielu przyszłych wydarzeń, ich przewidywania dotyczące rozwoju politycznego są szczególnie uderzające. W odcinku zatytułowanym Bart to the Future serial przedstawia Lisę Simpson jako pierwszą kobiecą prezydent Stanów Zjednoczonych, obejmującą urząd po katastrofalnym finansowo okresie fikcyjnego prezydenta Donalda Trumpa. Staje przed monumentalnym zadaniem wprowadzenia podwyżki podatków, aby naprawić gospodarczy chaos kraju. Chociaż Stany Zjednoczone jeszcze nie wybrały kobiety na prezydenta, Kamala Harris dokonała znaczącego przełomu jako pierwsza czarnoskóra kobieta na stanowisku wiceprezydenta. Jej historyczny wybór jest kamieniem milowym w polityce USA, odzwierciedlając postępy przedstawione w The Simpsons. Jak poruszamy się przez 2024 rok, pytanie pozostaje. Czy Ameryka jest gotowa na kobietę prezydenta? Krajobraz polityczny, długo zdominowany przez mężczyzn, pokazuje oznaki transformacyjnych zmian z coraz większą liczbą kobiet obejmujących kluczowe role. Wiceprezydentura Kamali Harris nie tylko rzuca wyzwanie tradycyjnym granicom, ale także stawia precedens dla przyszłego kobiecego przywództwa na najwyższych szczeblach rządu. Z wyborami w 2024 roku na horyzoncie, oczekiwania dotyczące potencjalnych kandydatów i możliwości pierwszej kobiecej prezydentury wciąż rosną. Wirtualna rzeczywistość i jedzenie. W dziedzinie wirtualnej rzeczywistości odcinek The Simpsons z 1998 roku, zatytułowany Friends and Family, przeniósł widzów w, jak się wtedy wydawało, fantastyczną przyszłość. W tym odcinku Homer i Marge Simpson cieszą się wirtualnym gorącym sosem czekoladowym przez zestawy do wirtualnej rzeczywistości na zaproszenie pana Burnsa. W tamtym czasie wirtualna rzeczywistość była bardziej fantazją science fiction, co czyniło ten scenariusz nie tylko innowacyjnym, ale komicznie absurdalnym. Przenieśmy się do dziś. Wirtualna rzeczywistość przekroczyła granice gier i sztuki, wkraczając w świat kulinariów. Aerobankets RMX jest na czele tej rewolucji, łącząc tradycyjną kuchnię francuską z zaawansowaną technologią wirtualnej rzeczywistości. To unikalne doświadczenie kulinarne nie polega tylko na jedzeniu, ale na zanurzaniu gości w cyfrowym świecie, gdzie każdy kęs ma na celu wzmocnienie percepcji sensorycznej. Technologia stojąca za Aerobankets RMX, która rozwijana jest od 2020 roku, ma na celu zrewolucjonizowanie naszego doświadczenia jedzenia poprzez modyfikację tego, jak postrzegamy smaki. Ta technologia jest nadal w swoich początkowych etapach, ale obiecuje przekształcić zarówno przemysł spożywczy, jak i hotelarski. Wyobraź sobie przyszłość, w której możesz założyć zestaw VR i natychmiast przenieść się do wirtualnej scenerii, smakując bogate smaki Francji bez opuszczania swojego domu. Celem Aerobanque RMX jest całkowite przekształcenie naszej relacji z jedzeniem, czyniąc każdy posiłek kompleksowym doświadczeniem sensorycznym. Ale potencjał tej technologii wykracza poza zwykłą przyjemność gastronomiczną. Aerobanquets RMX może również stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak niedobór żywności, zmieniając nasze postrzeganie tego, co i jak jemy. Kiedyś dalekosiężna wizja The Simpsons dotycząca wirtualnej rzeczywistości kulinarnej zbliża się do rzeczywistości. Do końca 2024 roku możemy zobaczyć, jak wirtualne jedzenie staje się powszechnym doświadczeniem. Granica między rzeczywistością a wirtualnością zanika, ukazując nową granicę w tym, jak wchodzimy w interakcję z jedzeniem i jak się nim cieszymy.